Cześć, dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak zrobić takiego typu awatar na YouTube. Więc zapraszam do oglądania. Pierwsze co robimy, ja usuwam sobie teraz to, co zrobiłam. Robiłam przed chwilą, Jezus Maria. Dobra, teraz. I klikam plik nowy. I szerokość 250x250. Ok, bo to jest awatar. Nie wiem, może być też 3000x3000, będzie trochę większy. Ale dobra. Pierwsze co robimy, klikamy sobie narzędzia, tekst i zaznaczamy sobie pole naszego tekstu. Jak to się tam nazywa? Moja liczba to właśnie będzie, cyfra, przepraszam, będzie M. I kolor sobie wezmę pomarańczowy. Byle jaki pomarańczowy, jaki tam chcecie. To od was zależy. Dobra, piszemy M, teraz sobie to zaznaczamy. Czcionkę daję sobie na kartonist, która fajnie wygląda. Możecie, ja pobrałam tą czcionkę ze strony dafont.pl. Link do niej macie w opisie. Coś takiego teraz. Dobra. Jest. Teraz sobie tylko wezmę w przeborniku przesunięcie. Cholera, nie tak. Przepraszam. Bo nawet nie wiem, co to sama robię XD. Ale dobra. I klikam sobie, lupę. I zaznaczam sobie tą naszą cyfrę. Przepraszam, nie cyfrę, tylko literę. Bo cyfra to cyfra, a litera to litera XD. Każde inne. Nie będę teraz robić cięcia, dlatego że mniej więcej to mi szybko zejdzie. Taką literę wycinać to jest szybko. I przepraszam was za długą nieobecność na moim kanale. Przepraszam. Nie mogłam, bo miałam sprawdzenie ze spodzianami i musiałam się uczyć za dużo, więc Dobra, klikam sobie teraz. Zaznaczeniu naszej litery klikamy sobie zaznaczenie, obramuj i wpisujemy tutaj 3. Idealnie, mniej więcej coś takiego. Zmieniamy sobie kolor, ja mam czarny, to zależy od gustu, jaki w ogóle chcecie. Mój jest czarny, to już wasz wybór. I sobie zamalowujemy. Klikamy zaznaczenie brak. Teraz dodajemy XD, nową warstwę. Na nowej warstwie zaznaczamy gradienty. I gradient musi być tęczowy, żeby taki efekt wyszedł jak na początku. Ten gradient macie gdzieś na środku. Gdzieś tutaj. Coś takiego. I teraz klikamy sobie tryb. Pokrywanie. I taki efekt nam wyszedł. Teraz klikamy sobie tło. Kolory. Jasny niebieski jakiś sobie wezmę. I jasny niebieski sobie wzięłam. I taki fajny kolor wychodzi. I to jest taki fajny awatar. Nie musi być ten sam kolor, nie? No więc to jest na tyle w tym odcinku. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę. I przepraszam za moje plątanie się. Nie nagrywałam i odwykłam XD. I tak możecie też zrobić w sumie awatar bez szukania żadnej tapety. I po prostu przeglądania internetu. Tylko po prostu, proszę bardzo. Możecie to wykonać łatwo i mniej więcej szybko, w 5 minut. To do kolejnego odcinka i pa.